Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Dzisiaj odpowiem na najczęściej padające chyba pytanie od ostatniego pół roku, które mi zadajecie na moim kanale na YouTubie, na blogu. Otóż, jak wydać prosty zeszyt na Amazonie? Kto jeszcze nie wie, co to jest Amazon, powiem krótko. Amazon jest to największa platforma sprzedażowa na świecie, która sprzedaje głównie na rynkach zachodnich, czyli USA, Kanada, Europa, oczywiście Wielka Brytania oraz wiele, wiele pomniejszych rynków. Nas interesować będzie głównie rynek amerykański, kanadyjski oraz brytyjski może troszeczkę. Dlaczego? Ponieważ na tych rynkach, na przykład weźmy dla przykładu USA, gdzie Amazon, gdzie 90% rynku, gdzie sprzedajemy takie zeszyty i w ogóle produkty ja sprzedaję, to jest właśnie USA, główna część rynku. I teraz w USA żyje 325 milionów ludzi, z których każdy zarabia o wiele więcej od nas niż tu w Polsce w dolarach i ludzie ci o wiele chętniej dokonują zakupów. Równa się to temu, że popyt w USA czy na Amazonie, który jest tam jednym z największych sklepów, jest po prostu bardzo duży i bardzo dużo się tam sprzedaje i o wiele łatwiej jest tam coś sprzedawać niż na przykład w Polsce. Jeżeli przepraszam, będziemy sprzedawać jakiś drobny produkt na Amazonie amerykańskim czy to światowym, to rynek jest bardzo duży, popyt jest bardzo duży i nawet jeżeli sprzedaż to nasz produkt będzie naprawdę małym produktem w stosunku do całej reszty Amazona, to wciąż dla nas, dla osoby mieszkającej w Polsce, ta malutka sprzedaż mikroskopijna będzie znaczącym wpływem do naszej kieszeni. Także dlatego właśnie jestem fanem sprzedawania nawet drobnych, prostych produktów na Amazonie, szczególnie amerykańskim, ponieważ dzięki temu możemy wziąć dla siebie minimalny kawałek tego rynku, aczkolwiek dla nas to ma to duże znaczenie, zwłaszcza, że jeżeli do tego dodamy przepraszam, dużą różnicę walut, tak? Ich wartość waluty dolara jest wciąż o wiele większa niż złotówek, dlatego jakby profity, które my uzyskujemy tutaj z Polski, w Polsce, są dla nas bardzo korzystne. I teraz jeszcze zanim przejdę do kroków, w których będę mówił, jak wydać taki prosty zeszyt na Amazonie, to powiem, jak taki produkt się wydaje. Czyli wydajemy taki produkt, prosty zeszyt, książkę i tak dalej, przez platformę CreateSpace. Platforma CreateSpace to jest platforma self-publishingowa, dzięki której możemy wydawać przeróżne książki papierowe, zeszyty proste, książki na prezent, oczywiście różne poradniki i powieści też. Ale tutaj skupimy się właśnie na wydawaniu bardzo, bardzo prostych zeszytów dzięki tej platformie. I dzięki tej platformie jesteśmy w stanie w formie elektronicznej taki produkt stworzyć, który CreateSpace i Amazon będą drukować, wysyłać już i obsługiwać klienta, a my nie musimy nic z tym robić. My dzięki temu mamy tylko widok z panelu sprzedawcy i widzimy tylko to, co się dzieje. Nie musimy fizycznie obsługiwać całego procesu drukowania, wysyłania i tak dalej. Czyli z naszej strony to wygląda jak sprzedaż e-booków. I teraz po kolei Wam opowiem, jak taki produkt, zeszyt sprzedawać na Amazonie. Zeszyt Amazon. 1. Pierwszy krok. Rejestracja. Na CreateSpace. CreateSpace. Czyli rejestrujecie się na platformie CreateSpace, która jest właśnie tą platformą self-publishingową, przez którą możemy wydawać produkty na Amazonie w formie książki i nie tylko zresztą, także polecam. Drugim krokiem jest wypełnienie właśnie w tej platformie CreateSpace deklaracji podatkowej USA, czyli my jako osoba spoza USA musimy po prostu wypełnić odpowiednie informacje, w których podajemy, że jesteśmy osobą na przykład mieszkającą w Polsce, że tu będziemy płacić podatki, podajemy oczywiście swoje dane i po prostu deklarujemy się, że jest to prawda i dzięki temu Amazon i CreateSpace wie, że jesteśmy osobą spoza USA, dzięki temu zatrzymuje nam tylko troszeczkę podatku, a resztę musimy zapłacić w Polsce. I kolejną sprawą jest konto walutowe. Musimy sobie założyć konto walutowe, tak aby przyjmować zapłatę z Amazona, ponieważ wszelkiego rodzaju sprzedaż i pieniądze, które dostajemy właśnie z Amazona, z CreateSpace i Kindle i tak dalej, w tym momencie spływają nam na konto. Całe szczęście czasy, kiedy Amazon płacił w czekach, już dawno minęły. Kolejnym krokiem jest szukanie niszy i pomysłów, czyli
Musimy się po prostu zapoznać z platformą Amazona, zobaczyć, jakie tam się produkty sprzedają, jak wyglądają podobne produkty do tych, co my zamierzamy wydawać, czyli proste zeszyty. W tym wypadku musimy poświęcić sporo czasu, aby przeanalizować, jak wygląda, jak działa Amazon, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje, zbadać różnego rodzaju słowa kluczowe, inne produkty i po prostu, żeby wiedzieć, jak to wszystko działa i dzięki temu samemu móc wyjść z różnymi pomysłami. Kolejnym krokiem, piątym, jest właściwe wydanie tytułu poprzez CreateSpace, czyli po prostu w naszej platformie, jak już się zarejestrujemy na CreateSpace, będziemy mieć deklarację oraz konto i będziemy wiedzieć, co chcemy wydać. W tym momencie musimy dodać tytuł w naszej platformie CreateSpace i wtedy przejść do kolejnego kroku, który właściwie wiąże się z tym, co teraz napisałem, czyli uzupełnienie danych, czyli wrzucając nasz produkt, prosty zeszyt do CreateSpace, musimy podać wszelkiego rodzaju dane typu tytuł, podtytuł, autor czy firma, którą będziemy jakby marka, którą będziemy markować nasz produkt, słowa kluczowe, okładka, środek takiego produktu, w zależności co to będzie w tym wypadku zeszyt, czyli zazwyczaj pusty środek bądź z liniami i krok po kroku na tej platformie uzupełniamy wszelkiego rodzaju dane. Kolejnym krokiem i ostatnim krokiem jest właściwa publikacja zeszytu, czyli jak już przejdziemy te wszystkie kroki, publikujemy na CreateSpace nasz zeszyt i dzięki temu on w ciągu kilku dni roboczych pojawia się na Amazonie. Jeżeli wszystko jest ok, to po prostu jest już na sprzedaż na całym świecie, na głównych rynkach, na największych rynkach, gdzie najwięcej możemy sprzedawać. Czyli nawet nasz mały, ludzki produkt może się troszkę sprzedawać, co da nam jakiś pasywny dochód i ten proces możemy powtarzać. Tak wyglądają te kroki. I jeżeli interesuje Was Amazon, zapraszam Was serdecznie do mojego darmowego kursu, link znajdziecie poniżej oraz zapraszam również do kursu, w którym pokazuję, jak taki zeszyt wydać. Dzięki wielkie za oglądanie, nie zapomnijcie zasubskrybować oraz dać dzwoneczka i łapki w górę. Widzimy się co tydzień. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat Amazona i poprawy swojego życia, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, cześć.